Dzień dobry, nazywam się Marcin Dorociński i zapraszam na film Antropoid, w którym można zobaczyć m.in. Toby Jonesa, Killiana Murphy, Jamie Dornana i mnie. Hello. Hello. Please sit down. Toby Jones i ja reprezentujemy ruch oporu będący w Pradze, a Killian Murphy i Jamie Dornan przybywają jako ci szkoleni w Anglii i zrzuceni w okolice Pragi i mają wykonać specjalną akcję, misję pod kryptonimem Antropoid, która polega, jak się za chwilę dowiadujemy, na zabiciu głównego szefa Gestapo Heydricha. What is your mission? Operation Antropoid. What is Antropoid? We are here to assassinate Reinhard Heydrich. Mój bohater, Ladislav Vanek, jest bardzo zdystansowany do chłopaków i kompletnie mu się nie podoba ten pomysł, ani w ogóle oni mu się nie podobają. I uważa, że sprowadzają tylko nieszczęście razem ze sobą i z tą akcją do Pragi. Are you completely mad? You kill Heydrich and Hitler will tear Prague apart. Oni wszyscy się starali bardzo, żeby mówić z tym czeskim akcentem, który, jak mówią specjaliści, akcent czeski w języku angielskim różni się od akcentu polskiego w języku angielskim, więc ja to wcale nie miałem łatwo, ale żeby było śmieszniej, tego akcentu uczyła mnie dziewczyna z Ohio, więc to było dosyć śmieszne. This is not a night off for us. Take a look around. This is not some game. To, co robiło na mnie ogromne wrażenie, to jakby właśnie skala przygotowania tego. Te liczby statystów w mundurach, ten sprzęt, te karabiny, te naboje, które były często wystrzeliwane. Jakby to, że z zewnątrz strzelano do prawdziwego kościoła, a wnętrze tego kościoła było wybudowane w skali 1:1 na hali. I kiedy wszedłem po raz pierwszy na halę i zobaczyłem ten kościół odwzorowany 1:1, to naprawdę opadła mi szczęka.